Witam wszystkich serdecznie, mówi do Was Kapelusznik. Zapraszam Was z powodu okresu świątecznego na kolejny luźny materiał. I koniecznie chcę się z Wami podzielić kilkoma powodami, które sprawiają, że cały czas kocham One Piece. Więc zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę, a zatem zaczynamy. Powód numer 1, który najbardziej sobie cenię. Autorzy mang wręcz nagminnie zapominają o niektórych postaciach i potem one nie wracają lub nie grają już żadnej roli w uniwersum, robiąc za statystę dla innych postaci. Natomiast Oda tutaj jest absolutnym mistrzem. Dba, by każda postać miała coś do roboty lub rozwijała się powoli w swoim tempie, by później powrócić do fabuły. Dobrymi przykładami powrotów do czynnej fabuły są Hachi oraz Bellamy. Ten pierwszy po odłączeniu się od Arlonga robił swoje, aż w końcu spotkał ponownie Słomianych, pokazując, że świat Ody żyje swoim życiem bez głównych bohaterów. A Bellamy, o którym zrobiłem zresztą film, spotkał Słomianych, a głównie Luffy'ego dwukrotnie i przy każdym spotkaniu był trochę innym człowiekiem i za każdym razem odgrywał inną rolę. Autor One Piece'a stara się, by jego postacie żyły dla siebie, bez względu na to, co robią główni protagoniści serii. A gdy nadejdzie odpowiedni moment, nie zapomina o nich i powracają, kiedy są potrzebni i dostają zasłużony czas antenowy. Świat wykreowany przez Oda jest również napakowany licznymi tajemnicami spędzającymi sens powiek. Zaczynając od tego, czym jest tytułowy One Piece, bo ponad 20 latach fabuły nadal nie wiemy, czym on jest. I idąc dalej, nie wiemy, jak wygląda trzecia starożytna broń Uranus, czym jest tajemniczy skarb, o którym wspominał Doflamingo, czym jest wielki kapelusz w chłodni na Marijo i dlaczego im rządzi światowym rządem, skoro była mowa, że 20 królów nie będzie miało nikogo przed sobą. Dlaczego Czarnobrody ma moc dwóch owoców? Co takiego skrywa Shanks? Jakie tajemnice i moce chowa Dragon, ojciec Luffy'ego? Dokąd od kilkuset lat zmierza Zunisha i kto ją ukarał? Czym jest głos wszechrzeczy? Kim jest Joy Boy? I z jakiego powodu Kaido na niego czeka? I tak dalej, i tak dalej. Mógłbym tak wymieniać bez końca. Oda ma tyle tajemnic do wyjaśnienia, że ja nie mam pytań. Uwielbiam, gdy twór, za który się zabieram, jest jednym wielkim światem, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Ilość wysp w One Piece jest praktycznie nieograniczona i pomyślcie sobie, że każda z nich może być osobną fabułą. Ważnym aspektem jest, gdzie leży taka wyspa, czy to na Ice Blue, czy na Grand Line i tak dalej. Wszystko się kręci też wokół tego, kto będzie miał jaki power level i potencjał rozwoju, skali dostępu do technologii, skali dostępu do diabelskich owoców, wiedzy o haki i tym podobne. Pytanie również się pojawia, jak wiele frakcji w takiej fabule może zaistnieć, czy to są sprawy lokalne, czy międzynarodowe, które znaczenie będą miały na Reverie. Fabuła One Piece'a może spokojnie się toczyć bez Słomianych kapeluszy i może się odbywać gdziekolwiek, przecież ile spin-offów już teraz można wypuścić, jak na przykład stworzenie kronik rodziny Charlotte i całej kariery Big Mom jako pirata. Przecież Oda nigdy by tego nie zmieścił w swoim oryginalnym dziele. Albo historia Odena to spokojnie by była mała manga na 100 czy 200 rozdziałów, a autor One Piece'a zmieścił ją w zaledwie chyba 13 rozdziałach. Poza niewyobrażalną skalą wielkości tego świata, podkreślić należy jego spójność. Nie mamy ekscesów takich, że znajdziemy miliony postaci zdolnych pokonać najsilniejszych piratów i w drugą stronę, że znikąd włożą postacie o niewyobrażalnym power levelu, którzy są w stanie zniszczyć świat. Wszystko ma swoją długą logiczną całość i zazwyczaj wiemy o wszystkim z wyprzedzeniem lub Oda hintuje możliwe postacie, rzeczy czy wydarzenia. Cóż, ten fragment raczej przypiszę pierwszej części One Piece'a. Do timeskipu, powiedzmy, taki klimat podróży w nieznane towarzyszył Luffy'emu i spółce. Niestety od Wyspy Ryboludzi, nie licząc pierwszej wizyty w Nowym Świecie, jakim był Punk Hazard, to znaliśmy wszystkie wyspy do przodu, jakie odwiedzają nasi bohaterowie. Dla mnie to zabiło właśnie ducha oraz klimat przygody. Najbardziej go czułem podczas Skype'i, gdzie czuć było aurę tajemniczości oraz mroku przybranej pod płaszcz miłej spółki.
pozoru wyspy. Bohaterowie musieli eksplorować i eksploatować nowo poznane miejsce. Nawet samego głównego antagonista arku poznaliśmy dosyć późno, gdy pierwsze ukryte karty arku zaczęły być odsłaniane. Najbardziej przygodowy ark ze wszystkich i najbardziej w duchu serii. Punkt, nad którym nie będę się rozwodził, już nagrałem film o 5 najsmutniejszych dla mnie retrosach, tylko chcę wspomnieć tutaj o dwóch rzeczach. Po pierwsze, Oda jest w stanie dawać historię nawet bohaterom trzecio-czwartoplanowym, czego świetnym przykładem są Baby Five czy Senior Pink, którzy zostali świetnie rozbudowani. Każda postać w tym świecie ma z pewnością własną historię, a co Oda nie daje rady zmieścić w mandze, uzupełnia w Ivory Card czy SBS-ach, dlatego polecam je czytać. Drugą rzeczą jest to, że Eiichiro tworzy nie tylko nieprawdopodobnie smutne lub epickie historie, ale również na podkreślenie zasługuje to, iż one nadają temu światu życia oraz głębi. Odnosi się to do punktu pierwszego i trzeciego z tej listy. Postacie nie tylko swoje przeżyły, jednakże również ciągle mają co robić i na podstawie ich historii wiemy, co nimi kieruje w tym, co robią. Oda bez wątpienia jest mistrzem na tym polu i nie kojarzy drugiej takiej mangi czy anime z tak licznymi historiami i to na wysokim poziomie. Może jeszcze Naruto. Ostatnimi czasy ta rzecz dla wielu szwankuje. Jednakże nie będę tutaj omawiał ostatniego przypadku, jakimi są pojedynki na Onigashimie. Chcę się skupić na tym, że przynajmniej przez większość serii nie odczułem, żeby postać znikąd pokonała kogoś ważnego. Nie czułem się oszukiwany przez autora, że ktoś z tyłka nagle jest silniejszy i teraz mimo potężnego zmęczenia wygrywa nagle z prawie nienaruszonym wrogiem. Najwięcej kontrowersji tutaj sprawia chyba walka Luffy vs. Crocodile, gdzie Kumiak bez haki pokonał jednego z władców mórz. Cóż, na podkreślenie zasługuje to, że Krokodyl siedział latami na czterech literach i do końca lekceważył protagonistę serii. Mieli trzy rundy, z czego Luffy przez każdą się rozwijał, a w ostatniej tak by umarł, gdyby nie pomoc od Robin w postaci leku na truciznę. Kiedyś o tym też zrobię osobny film, ale na tą chwilę uważam to za rzecz spójną ze światem przedstawionym. Generalnie przez 3/4 serii Oda tutaj logikę zachowywał. Zobaczymy, co będzie po Wano. O co chodzi w tym punkcie? Cóż, jakby to powiedzieć, znane wszystkie są cosplaye, fanarty, filmiki na YouTube i ogólnie wszystkie rzeczy, jakie fani robią wokół ukochanego dzieła. Choć sam tego nie lubię robić na większą skalę, bo lubię myślą raczej zarzucić, jest możliwość teoretyczna One Piece'a. Teorie w serii są na tyle plastyczne, że co by nie wsadzić, może okazać się faktem. Jedyną drugą serią, jaką spotkałem z manga i anime, gdzie uniwersum jest na tyle wielkie oraz tajemnicze, że na zawołanie można tworzyć teorię z niczego, jest Tower of God. One Piece jest bardzo zaawansowany etap fabuły, a nadal nie znamy największych sekretów serii i można nad tym siedzieć godzinami i dociekać prawdy. A do tego można tworzyć teorie dotyczące postaci, mocy, owoców, technologii, frakcji, wysp, unikalnych lokacji itd. itd. Dosłownie wszystkiego. Ten aspekt w serii jest dla mnie nie do podrobienia. Ma swój unikalny klimat. Cóż, ja byłem kapelusznik, oczywiście zdaję sobie sprawę, że każdy z tych punktów można rozwinąć dużo bardziej, ponieważ z pewnością w pełni nie wykorzystałem tematu i istnieje możliwość nagrania o nich osobnych filmów, ale są święta i chciałem nagrać coś luźnego, więc zostaw suba, jeżeli się podobało, oraz łapkę w górę i do zobaczenia w następnych materiałach.